Pełen językowych zawiłości tekst przygotowała polonistka Anetta Olszowy. Treść dyktanda nawiązywała do Mikołaja Kopernika. Marzę o zmianie anturażu. Rzecz jasna, krótkoterminowej. Chętnie bym wybrał się w podróż 22,5-dobową. Obejrzałbym po raz kolejny Toruń XV-wieczny. Pomysłodawczynią jaworskiej zabawy z poprawną polszczyzną jest Jolanta Borkowska-Jadrowska, która tegoroczne dyktando ocenia jako wyjątkowo trudne. I rzeczywiście poziom był wysoki, dyktando było trudne, naszpikowane archaicznymi wyrazami. Także ci, którzy pisali i ci, którzy zwyciężyli przede wszystkim, wykazali się naprawdę dobrą znajomością polszczyzny. Tekst najmłodszym czytał Marcin Lisowski, muzyk, artysta i dziennikarz Radia Zamek Nadaje. Kopernik przymknął swe ciemno-oliwkowe oczy i czekał na anielski postrzał z nieba. Zgodnie z regulaminem nie było możliwości ściągania i korzystania z pomocy. Pisanie nie było ograniczone czasowo, więc tempo dostosowano do możliwości i życzeń uczestników. Pan trochę za szybko dyktował, później się poprawił, dyktował wolniej. Ale stres tu jest mniejszy, bo tu była możliwość ściągania, ale u naszej pani polonistki, pani Katarzyny Lasoty, serdecznie pozdrawiam. Jest trudno, ona tak rozsadza, że jest niemożliwe ściąganie. Jestem tu już trzeci raz i mimo wszystko wciąż daje się zaskoczyć, bo za każdym razem zmienia się osoba, która czyta. Tym razem pan miał naprawdę świetną dykcję, powtarzał zawsze, kiedy ktoś go prosił i po prostu bardzo mi się podobało. Tekst też był bardzo fajny. Było bardzo trudno, też się stresowałam na początku, ale już jak zaczęliśmy pisać, już nie było takiego stresu. No ja byłam w tamtym roku i wydaje mi się, że było ciężej w tamtym roku niż w tym, no ale faktycznie nowe słowa były takie, że naprawdę się trzeba było grubo zastanowić, jak to napisać, ale bardzo mi się podobało. Dokładne sprawdzenie ponad 50 prac było sporym wyzwaniem dla komisji. Po kilkudziesięciu minutach poznaliśmy zwycięzców, dla których organizatorzy przygotowali pamiątkowe nagrody. W kategorii dzieci pióro burmistrza powędrowało w ręce Mateusza Turka. Moja przygoda z ortografią trwa już od przedszkola. Bardzo przykładam bardzo dużą wagę do zapisywania poprawnie słów i jestem w tym bardzo dobry. Ortografia bardzo mnie fascynuje. Zostałam zwyciężczynią również w tamtym roku, także dzisiaj udało się po raz drugi. Oprócz nagród rzeczowych na zwycięzców czekały także zaproszenia do udziału w programie Słownik Polsko-Polski, którego gospodarzem jest profesor Jan Miodek. Organizatorzy już zapraszają na kolejną edycję dyktanda.